Również 15 sierpnia obchodziliśmy Święto Żołnierza Polskiego. Uroczystości odbyły się niemal w całej Polsce. Centralne obchody z udziałem władz państwowych w tym roku wyjątkowo miały miejsce w Katowicach. W tym roku mija setna rocznica pierwszego powstania śląskiego. Aby uczcić bohaterską walkę Ślązaków o polskość swoich ziem, w tym roku główne uroczystości Święta Wojska Polskiego zorganizowano w Katowicach. Zanim jednak rozpoczęły się śląskie uroczystości, wczesnym rankiem hołd żołnierzom oddano przed grobem nieznanego żołnierza w Warszawie. Odbyła się tu uroczysta odprawa posterunku honorowego. Wieniec przed pomnikiem marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie złożył minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. Uroczystą mszę świętą za ojczyznę sprawowano w katowickim kościele garnizonowym pod wezwaniem świętego Kazimierza Królewicza. We mszy uczestniczyli prezydent Andrzej Duda, premier Mateusz Morawiecki, marszałkowie Sejmu i Senatu, liczni ministrowie i generalicja. Eucharystii przewodniczył biskup polowy Wojska Polskiego ksiądz Józef Guzdek, który wygłosił również homilię. Na katowickim placu Bolesława Chrobrego prezydent wręczył nominację 5 oficerom Wojska Polskiego na stopnie generalskie oraz stopień admiralski. Prezydent podziękował żołnierzom za służbę. Najwięcej, co można osiągnąć przy tym wyborze życiowym, wyborze służby Rzeczypospolitej Polskiej i służby polskiemu narodowi z bronią w ręku, po to, by stawać w jego obronie, po to, by także realizować to, co tak ważne było zawsze w naszej historii. Za wolność naszą i waszą. Andrzej Duda zdementował doniesienia medialne o możliwości obniżenia wojskowych emerytur. Nigdy nie podpiszę takiej ustawy, która będzie godziła w to, co otrzymują ci, którzy służyli Rzeczypospolitej i ich najbliżsi, którzy po nich pozostali. Uroczystości związane ze Świętem Wojska Polskiego odbyły się także w wielu innych miastach, m.in. w Białymstoku. Przy pomniku marszałka Józefa Piłsudskiego wręczono nominacje na wyższe stopnie wojskowe i nagrody resortowe. Odbyła się defilada żołnierzy. Major Jan Busłowicz, komendant garnizonu Białystok, podkreśla, że wolność wymaga nieustannej obrony i gotowości. Zdajemy cześć naszym poprzednikom, tym, którzy walczyli w wojnie obronnej 1920 roku, ale także przez całe dzieje naszej państwowości i tym, którzy służyli w okresie pokoju poprzedzając nas. Głównym punktem katowickich obchodów Święta Wojska Polskiego była defilada wojskowa pod hasłem Wierni Polsce. Będziemy robili wszystko, aby wzmacniać polską armię, zgodnie deklarowali prezydent i premier. Dwie wielkie rocznice, dwa wielkie zwycięstwa, kiedy to polski żołnierz przelał krew za ojczyznę. Czołem żołnierze! Na stulecie powstań śląskich defilada wojskowa została przeniesiona z Warszawy do Katowic. 100 lat temu mieszkańcy Górnego Śląska zdecydowali, że chcą być częścią odradzającej się Polski. Dokładnie 99 lat temu polski żołnierz zatrzymał czerwoną zarazę komunistyczne wojska, które szły na Warszawę, a potem na Berlin i Paryż. Obroniliśmy wtedy całą Europę, wpłynęliśmy na losy świata. Mówił premier Mateusz Morawiecki, w tych obu przypadkach to polski żołnierz wpłynął na bieg historii. Co nam obca przemoc wzięła, szablą odbierzemy. I tak jak w pierwszym przypadku Polacy walczyli z Niemcami, tak w tym drugim ich wrogiem byli bolszewicy. W walkach o Górny Śląsk dowodzili Alfons Zgrzebniok i Wojciech Korfanty. I właśnie Zgrzebniok, podobnie zresztą jak wielu jego żołnierzy, wcześniej służył w Armii Państw Zaborczych, głównie w Prusach. Mimo to byli przecież Polakami, podkreślił prezydent Andrzej Duda. Wiedzieli jedno, czuli się jak polscy żołnierze. Bo ten, kto chwyta za broń, żeby walczyć o Polskę i polskość, jest jak polski żołnierz. Dokładnie 20 czerwca 1922 roku polskie siły zbrojne pod wodzą generała Stanisława Szeptyckiego wkroczyły na Górny Śląsk. Wojsko przywitał wtedy prezydent Katowic Alfons Górnik i to jego słowa, że polska armia jest murem ochronnym dla obywateli, przypomniał dziś prezydent Andrzej Duda. Dzisiaj ponownie mamy wielką defiladę Wojska Polskiego w Katowicach.
dlatego że nic się nie zmieniło. Wojsko Polskie stanowi mur ochronny dla wszystkich obywateli. Dlatego ulicami Katowic przemaszerowało łącznie ponad 2,5 tysiąca żołnierzy. Na polskim niebie pojawiło się ponad 60 statków powietrznych. Wśród nich śmigłowce Mi-24 nazywane diabelskimi rydwanami. Ale też samoloty F-16, które asystowały zakupionym przez Polskę samolotom dla najważniejszych osób w państwie. Na drogi wyjechały czołgi Leopard i Abrams, ale też pojazdy opancerzone Rosomak. Polska armia ma dysponować coraz nowocześniejszym sprzętem. Temu służy m.in. zakup amerykańskiego systemu rakietowego Patriot, ale i moździerzy RAK. Kolejnym celem są myśliwce F-35. Będziemy robili wszystko, żeby armia polska we współczesnych czasach była doskonale uzbrojona. Żeby proces jej modernizacji postępował jak najszybciej. To deklaracja premiera, pod którą podpisał się także prezydent Andrzej Duda. Działania i rządu, i prezydenta są ukierunkowane na wzmocnienie polskiej armii, ale i polskiego bezpieczeństwa. Stąd ściągnięcie do Polski kolejnych amerykańskich żołnierzy.